Jest taki szczególny moment w teatrze, kiedy działają niebezpieczne i trujące uroki, gdy pogasną światła i cała publiczność już wyjdzie. Opustoszeje widownia. Kiedy na scenie wszystko poszarzeje, dalekie pejzaże zamienią się w zwyczajną klejową farbę, a porzucone kostiumy i rekwizyty, dopiero co wspaniałe i pełne blasku, ukażą swoją tandetność i nędzną imitację. Kiedy umierają uczucia i gesty, przed chwilą tak żywe i namiętne, i tak oklaskiwane. Być może zdarzy się, że jeszcze raz zechcemy wędrować po scenie jak po cmentarzu, szukając śladów życia, które jeszcze kilka chwil temu tutaj nas wzruszało. Czy była to tylko fikcja? Do nędznej i podejrzanej knajpy. Szedłem do niej długo, nocami bezsennymi. Szedłem na spotkanie, nie wiem, z widmami czy z ludźmi. Powiedzieć, że ich od wielu, wielu już lat tworzyłem, byłoby za wiele. Dawałem im życie, ale i oni dawali swoje. Nie byli łatwi ani posłuszni. Wędrowali ze mną długo i stopniowo pozostawali na różnych drogach i postojach. Teraz mamy się spotkać, być może ostatni raz, jak na polskich zaduszkach. Wszyscy byli biedni, z dna wykolejeńcy, zżarci przez życie. Wszyscy umarli. Przyjdą do tej knajpy jak na sąd ostateczny, aby dać świadectwo naszego losu, naszego piekła i nieba, naszego końca wieku. Nie mam wątpliwości, że i mnie się dostanie przy tej okazji. Ale po drodze będę się darł w niebo włosy. Takie są nasze drogi. Są dwie drogi, jedna droga. To znaczy, że musimy się rozstać. Kiedy się jest bardzo nieszczęśliwy, wtedy nagle rodzi się w człowieku, tym śmieciu, jakaś cholerna moc. Trzeba to pielęgnować. Najpierw nieszczęście, a potem tę moc. Właśnie więcej nie mam do pomocy. Na dnie. Artysta musi być zawsze na dnie, bo tylko z dna można krzyczeć, żeby być słyszanym. Tam, na tym dnie, może wspólnie się zrozumiemy. A potem już nie schodźcie do piekieł. Nie. Jeszcze raz. Kiedy się jest bardzo nieszczęśliwym, to wtedy w człowieku, tym śmieciu, specjalnie podkreślam to śmieć, rodzi się jakaś cholerna siła.
I potem mam zalecenie, czyli receptę, że trzeba to nie pielęgnować. Najpierw to nieszczęście, a potem tę moc, tę siłę. No. I to jest, że tak powiem, właściwie motto tego całego spektaklu. No. Znaczy, chodzi o moc, chodzi o wielkość. To jest, właściwie ja ciągle się odnoszę do Wyspiańskiego, proszę pana, przecież on mówił o mocy. Gdy w roku 1944, w czasie wojny, w Teatrze Podziemnym opracowywałem spektakl wedle sztuki Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Powrót Odysa, napisałem w notatkach reżyserskich następujące krótkie zdanie. Odys musi wrócić naprawdę. Sens tego zdania obowiązuje mnie do dzisiaj. Oznaczało ono ni mniej, ni więcej tylko konieczność znalezienia przejścia ze świata tamtego do naszego tutaj, z kondycji śmierci w kondycję życia. Było to sedno moich długich rozmyślań i trudnych decyzji. Rozmyślań nad koncepcją teatru, mojego teatru. Odys wracał nie tylko z wojny, spod Troi, również i przede wszystkim z zagrobu, z krainy śmierci, z tamtego świata, w sferę życia, w kraj żywych ludzi, nas samych. Powracający Odys stał się precedensem i prototypem dla wszystkich późniejszych postaci mojego teatru. Było ich bardzo wiele. Cały pochód z wielu sztuk i dramatów, z krainy fikcji. Nie przyspadają twojej jeszcze ma na usta ślad u grubego Józka na ulicy no jest jedna bez jedzenia i bez sobie mał, bo to stanie monowie tylko kurwa, płynę odstawili. Ale to będzie śmierci, cieszyni łopki. Przedmiot. Westa. 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 To nieodwołalne jest śmierci. A gdzie jest Westa? Piechotą. Wszystko. Piechoto! Szofer! Szofer uciekł, auto nam zabrali! Tak! W kilku ulicy niezumiennych! Ja miałam coś tu powiedzieć! Śmierć! Skończyło się ten tekst, który odnosi się do drugiego wejścia. To znaczy, no trudno! Trudno drugie wejście, jest, ma taki sens. Trudno, no, w knajpie, bo w knajpie ten wariat urządził spotkanie, ale musimy tu zostać, no bo już tam, już nie możemy dalej iść, bo taki kawał drogiśmy szli i musimy tutaj zostać. I teraz się zaczyna następna sekwencja, to znaczy każdy się przedstawia. I zaczynacie mówić te swoje stare teksty, które się zapomnieli, które sobie przypominacie. I to jest następna sekwencja. Ja dalej nie idę, ja tutaj zostanę. Tu zostanę. Wytworzyć taką atmosferę i okoliczności, aby umieszczona w nich iluzyjna rzeczywistość dramatu stała się czymś do uwierzenia konkretem. Aby powracający Odys nie obracał się w wymiarze iluzji, lecz w wymiarach naszej rzeczywistości.
życie Odysa było kiedyś tam wmieszane w ogólną magmę ludzkiego bytowania. Wydzielone z niej i uformowane na nowo przez dzieło sztuki Homera czy Wyspiańskiego istnieje i obowiązuje do dzisiaj, ponieważ zamieniło się w materię sztuki. W moim teatrze, poczynając od okresu okupacji, było bardzo wiele elementów i działań o charakterze spontanicznym, które były wobec siebie wzajemnie obce. Była na przykład szafa. Szafa, która nie miała niczego symbolizować. Ani domu, ani kryjówki, ani parawanu. Występując jako normalny przedmiot. W szafie wiesza się ubrania. Wieszało się tam także ludzi. Były także krzesła, które wnoszono na scenę. Czynność wnoszenia krzeseł była zwykłą, prozaiczną czynnością. Była to czynność wyizolowana z pozostałych działań spektaklu. Jeszcze wcześniej były worki, wchodzące w akcję teatralną na równych prawach z aktorem. Innym takim obszarem prahappeningowym był w Teatrze Cricot II na przykład stary kufer, który był grobowcem, ale nie symbolizował grobowca. Pojawiła się także postać lokaja, osobnika do spełniania wszystkich czynności na scenie. Wszystko, co robię, robię z elementów wiadomych, z rzeczywistości znanej, z przedmiotów realnych, nasyconych określonymi konwencjami, treściami, na przykład powszechną użytkowością, konwencją sztuki. Jeżeli udaje mi się zrobić coś rzeczywiście nowego, robię to z elementów znanych z otaczającej rzeczywistości. Fascynuje mnie to jako pewna perwersja, pewna nieuprawniona, niedopuszczalna operacja i uważam, że tylko w ten sposób można zrobić w sztuce coś rzeczywiście wyizolowanego. Dlatego bardziej mi odpowiada, gdy ktoś powie, że jestem autorem krzesła, parasola czy wielkiej koperty niesionej ulicą przez autentycznych listonoszy, niż kiedy mówi się o mnie jako o malarzu obrazów lub jako o reżyserze teatralnym. Wychodzę zawsze od realności fizycznej, od przedmiotu, ale dochodzę często, jak mi się wydaje, do tych samych rejonów wyobraźni, co sztuka o założeniach metafizycznych. Gdy maluję obraz, proces powstawania regulowany jest jedną wolą, co w rezultacie nazywa się jednolitością formy. Przy tworzeniu spektaklu teatralnego jest o wiele trudniej. Obrazy, pomysły związane z przestrzenią, ruchem, akcją napływają w czasie prób w takiej obfitości, że trzeba dużej świadomości celu, który się ciągle gubi na horyzoncie, aby nie dać się ponieść wyobraźni, która w tym wypadku musi być silnie kontrolowana. Ta, którą niosą martwą, która ma być Penelopą, to z mojego snu o ślubie, moja panna młoda. Otwierają się główne drzwi. Ku przodowi sunie, bo trudno byłoby powiedzieć, idzie para młoda. Para młoda to moja panna młoda, umarła, i ja, manekin. Tak, podwoiłem się. Nie pierwszy raz zresztą. Niezwykły ślub. Wiadomo, Buda jarmarczna. Drogi przed sobą, przed sobą.
widzisz, za małżonka sobie boją. Właściciel knajpy przygotował kilka niespodzianek. Stare, zużyte widma wielkiej ongi świetności teatru. Dwaj biskupi, hasydzi ze swoim weselnym, a Mazełtow i rabin z Wielopola. Często odnoszę wrażenie, które mnie fascynuje, że czas w sztuce, w jej przebiegu, zbliża się do pojęcia wieczności, jakby nie istniały w niej przeszłość i przyszłość, jakby nie miało w niej miejsca zjawisko wyprzedzania i następstwa. Dopiero później, po spełnieniu, układamy fakty wedle logiki naszego czasu w łańcuchu przyczyn i skutków. Te wszystkie wyjaśnienia powiązań między ideami, próby ich kolejnego usytuowania, definicje i analizy pomagają mi zdefiniować na mój własny użytek moją rozrastającą się przeszłość, odnajdywać sens jej przeobrażeń, który by wskazał drogę wiodącą ku wyjściu. Z upływem czasu spostrzegamy, że wszystko jednak nieustannie pozostaje w tym samym niewyobrażalnym wnętrzu. Wszystko się przeplata, można by rzec, istnieje równocześnie. Wszelkich posług brudna, używana do cielesnych uciech. Niedługo i ona doczeka się swojej chwili sławy, gdy z tego padołu zaśpiewa pieśń idących do gazu i stanie się symbolem ziemi obiecanej. Po scenie ślubu, która kończy się wejściem hitlerowców, prawda? Hitlerowcy przemaszerowują. Następna scena miała być weselem. I zamiast wesela, bo wyście przyszli, bo podróżując, wędrując na taki zjazd koleżeński, prawda? I odjeżdżacie. Te widma przeszłości odjeżdżają. Nie mamy pewności, czy nie powrócą jeszcze wieczni wędrowcy. Pamiętnej nocy 24 stycznia 1944 roku w czas wojny wrócił do Krakowa swojej i taki bohater mego teatru Ulises. Mamy już kostium, niedługo znajdziemy aktora. Cel naszej podróży już niedaleki, cel i koniec, Ulises powrót do domu. Pomywaczka bosa ma masę teraz roboty. I tutaj trzeba, żeby to było w ruchu, żeby się strasznie spieszyła, po prostu taka, jak to się mówi, zabiegana, taka zabiegana. Już nie jest biedną, zwyczajną pomywaczką. Wywleka z przeszłości coraz to nowe, zapomniane wspomnienia widma. Oto widmo mego ojca. Zmarł tej samej nocy styczniowej, ubrany w śmiertelną koszulę, 22. Ma swoich grabarzy, urzędowy komunikat o śmierci. Pokój mojego dzieciństwa jest ciemną i zagraconą dziurą.
Nieprawda, że dziecinny pokój w naszej pamięci pozostaje słoneczny i jasny. Jest to pokój umarły i umarłych. Przywoływany wspomnieniem, nieustannie umiera. Gdy jednak będziemy z niego dobywać znikome fragmenty, kawałek dywanu, okno, a za nim ulicę biegnącą w głąb, promień słoneczny na podłodze, żółte sztylpy ojca i płaszcz matki i jakąś twarz za szybą okna, możliwe, że wtedy rozpocznie sklecać się nasz prawdziwy pokój dzieciństwa. I może udać się nam sklecić również przy tej okazji nasz spektakl. Umarły 24 stycznia 1944 roku. Wir machen Ihnen bekannt, dass Marian Cantor den 24. Januar des 44. Jahres am Herzschlag gestorben ist. Gezeichnet Obersturmführer Rudolf Stamm. We wspomnieniu nie istnieją prawdziwe i nobliwe postacie. Powiedzmy otwarcie, że proceder wywoływania wspomnienia jest procederem podejrzanym i niezbyt czystym. Jest to po prostu zakład wynajmu. Wspomnienie posługuje się postaciami wynajętymi. Są to indywidua ciemne, mierne i podejrzane kreatury, które czekają, aby je wynająć jak dochodzące służące. Jakieś pomięte, niemyte, źle ubrane, chorowite, pokurczone, podle ucharakteryzowane na postacie często nam drogie i bliskie. Najwyższy czas, aby przypomnieć uczestników dawnych batalii Krikotu, którzy zwlekli się tu na ostatnie spotkanie. Oto kurka wodna ze swoją wanną, w której bezlitośnie topiono ją w 67 roku. Dwaj hasydzi z deską ostatniego ratunku, świadkowie tej haniebnej cyrkowej śmierci. Lady angielska, afiszująca się ze swoim świętej pamięci mężem, lordem, którego zjadł tygrys. Woziła go stale w walizce po całym świecie z teatrem Krikot. Apasz ze swoją kochanką, rywal świętej pamięci lorda. Wielki gimnastyk, zrośnięty z koszmarnym plecakiem, który czyni z niego jakiś nowy gatunek ludzki. Pół człowiek, pół plecak. Kobieta z łapką na szczury, ze swoim szczurem. Zrobiła wtedy karierę. Był to chyba rok 72. Tyle lat. Po świecie jeździły nadobnisie i koczkodany, a z nią księżna kremlińska, trzymana za jakieś przewinienia w kurniku, z nieodstępującym ją waletem. Lata biegną, jest już rok 80. Wielopole, Wielopole. Stamtąd przywlókł się obywatel Szmul, biedny, przerażony cadyk. Na koniec rok 85 i niech strzezną artyści. Stary apasz zamienił się w wisielca. Produkuje się teraz swoimi sprośnymi piosenkami na szubienicy. Mały Adaś z Wielopola stał się nałogowym graczem w karty. Świta świętego François Villona. W moim gorączkowym stanie ducha, w
procesie tworzenia przestawałem stopniowo odróżniać fikcję od życia. Zaczynałem wierzyć, że postacie sztuki zjawią się w moim życiu, powrócą, być może nawet pozostaną z nami jakiś czas. Te postacie widziałem wszędzie, gdzieś na zakręcie ulicy, w jakimś mrocznym lokalu, w klatkach schodowych, w kącie podwórza. Coś tam robiły, było widoczne, że wiedzą, iż są śledzone. Niczym nie różniły się od nas, ludzi dzisiejszych. Osiedliście ławka. Plasować się, wyprostowywać się, uspokajać się. Teraz jest zupełnie grzeczna klasa. To ci sami. Moje widma wędrownych aktorów. Rok 75. Umarła klasa. Zostały tylko echa słów, ról i śpiewu. Na najdalszych kresach życia, gdzie kategorie i pojęcia życiowe tracą swoje racje i znaczenia, gdzie szaleństwo, gorączka, histeria, obłęd, halucynacje są ostatnimi szańcami życia przed nadchodzącą cyrkową trupą śmierci. Jest to moja definicja teatru, poetycka i mistyczna. Ale tylko tak można o teatrze myśleć i mówić. Dlatego moja praca teatralna nie posiada racjonalnego i praktycznego schematu, wedle którego można organizować tylko naiwne ćwiczenia szkolne. Praca teatralna jest kreacją, procederem demiurgicznym, tkwiącym korzeniami w tamtym świecie. Jest rok 39. Rok 39 pomiesza się z rokiem 75. 39 to będzie ucieczka. 39 sarà la fuga. Znaczy to będzie wojna. E la guerra. To będzie ucieczka. Guerra, quindi la fuga. Wojnę będą robić oni. La guerra la fate voi. A uciekać będą aktorzy. E scappare invece devono scappare gli attori. Ale ja proponuję. Però propongo. Żebyście che voi irrompiate? Nie, nie iść. Non camminare, tak ma irrompere. Nie do ataku, tylko nie chodzi o to, żeby był większy ruch. Che ci sia più movimento, da... insomma. Una cosa allora, più movimentata, più drammatica. Kurier. Nie by chodziło o to, żeby ten bieg był nie do... nie na miejsce koncertu. Bo to jest koncert. Una corsa, un irrompere, non al luogo del concerto. Żeby ta orchestra biegła. Ma che questa orchestra corra? No tak, jak się biegnie w czasie ataku do. Come si corre all'attacco? Bellico. Tak.
Cała cudowność teatru, sceny i całej sztuki zresztą wypływa z materii i z realności. Odrzucam w teatrze wszelkie fałszywe cudowności teatru. Nieznośne złudzenia wywołane światłami, kurtynami gazowymi, magicznymi zmianami dekoracji. Iluzja winna wyrastać z realności. Mówiąc inaczej, iluzja może powstawać po akcie manipulowania realnością, ale wtedy nie jest już iluzją, a metaforą, nastrojem, symbolem. Iluzja gry aktorskiej, wyrażającej stany emocjonalne, psychologiczne, procesy psychiczne, nastroje, psychozy, obsesje, halucynacje, wszystko to, co powoduje ten jakoby jedyny sposób zachowania się aktora, nazywamy grą, a co dla mnie jest zwyczajnym i nieznośnym udawaniem. Wszystko to zostaje zastąpione operowaniem realnością, przedmiotami. Ta metoda wymaga od aktora przede wszystkim wyrzeczenia się tego, co uważane jest za istotę aktorstwa, wyrażania, czyli mówiąc po prostu imitowania stanów wewnętrznych, przedstawiania. Tu ciągle trzymać, tu napinać, tak? Pan może robić miny po to, żeby patrzyli na pana miny, a nie na to, co pan tu robi. I tu trzymać to i to. To i to. Tu. O. To trzymać tu. Teraz pan przewraca. I przewrócenie jest ważne. Może tutaj troszeczkę, wie pan, tak. O. Żeby to się panu, bo pan musi... Teraz ciągnij. A no musi ciągnąć porządnie. No nie. Niech mi pan tam powie. Musisz tak, żebym ja się... No teraz ciągnij. Jeszcze. Obróćcie się. I ciągnie, proszę pana, ciągnie równojami, nawet jak pan będzie to... Ale jeszcze bardziej. No, ale to musi być siła. Pozostawić próby i tylko próby. Jak zwykle próby, często nieudane, z błędami, z poprawkami, zmianami, wariantami, powtarzaniem. Uznać próby, ich wysoką temperaturę, niepokój za właściwą twórczość. Za tę cenę uzyskamy nową strukturę, w której wyobraźnia widza będzie budować sama i kształt, i treść tego czegoś, co już nie będzie dziełem. W tym szeregu pojęć niższego gatunku pozostaje nam jeszcze brak. Dzieło sztuki wywodzące się z pojęcia braku fascynuje mnie szczególnie. Jest resztką po gwałtownej destrukcji. Nic nie jest bardziej od niego nieprzydatne. Co więcej, posiada swoją przeszłość, tragiczną. Jego funkcja odbudowuje się tylko w pamięci. W umarłej klasie ławki szkolne są takim wrakiem. Stoją bezradne, martwe, niezdolne poruszyć niczego, aby choć w drobnej części, w złudzeniu choćby spełnić owo oszalałe pragnienie powrotu w czasie. Ławki stoją zawsze w klasie, ale to nie była klasa, miejsce realne. To była czarna pustka, przed którą zatrzymywała się cała widownia. Jak na urągowisko cienki sznurek spełniał rolę bariery. Widocznie istniała jakaś inna, o wiele potężniejsza i przerażająca bariera. W
tej czarnej, beznadziejnej pustce ustawione ławki szkolne stanowiły jakby jaskrawy przykład bioobiektu. Znajdowały w nich miejsce wszystkie stany i uczucia ludzkie, cierpienie, trwoga, miłość. Ławki ujmowały żywy, naturalny organizm ludzki w rygor i ład. Były jakby łożyskiem, z którego rodziło się coś nowego, niespodziewanego, coś, co na pewien czas usiłowało wyjść poza ławki w tę czarną, pustą przestrzeń, co za każdym razem wracało i cofało się do nich, do ławek, jak do macierzystego domu łożyska. Śmierć. Na niej kończy się to niewinne początkowo zaglądanie przez okno. Okno budzi lęk i przeczucie tego, co jest poza. Ta nieobecność dzieci, wrażenie, że dzieci przeżyły już swoje życie, pomarły i że dopiero przez ten fakt pomarcia, przez śmierć, ta klasa napełniła się wspomnieniami i że dopiero wtedy wspomnienia zaczynają żyć i nabierają tajemniczej mocy duchowej. Śmierć jest aktem końca, poznaniem tego końca i odczuciem tego końca. I nic już potem nie możemy już zrobić, bo byliśmy tego aktu materiałem. Pojęcie końca, które mnie zawsze interesowało, pozostaje niewyobrażalne. Śmierć jest nieszczęściem największym i klęską tego organizmu, który został obdarzony najwspanialszym darem natury, to znaczy świadomością. I ja właściwie tak ten spektakl pojąłem, to znaczy coś się skończyło, nie widzę dalszego ciągu i staję wobec tak zwanej wieczności, co dla mnie jest nicością. Ja sobie pamiętam Jaremiankę, która na 2 lata przed śmiercią mi powiedziała tak, ja już muszę się spieszyć. I właściwie najbardziej efektywne, znaczy i twórcze oczywiście, efektywne lata to są 2 ostatnie lata Jaremiaki. Ona bez przerwy malowała. Ona najwięcej obrazu namalowała w przeciągu tych 2 lat. Bo życie się kurczy i tam już następuje taki mały jeszcze jakiś etap, gdzie się musi bardzo dużo zrobić. Sobie macie cały spektakl. Ja się denerwuję, ale nie da rady. Ktoś musi mnie wziąć w obronie, bo ja mam 73 lata. No nie zrobię tutaj spektaklu, to zrobię w Berlinie, prawda? Misia A, misia B, misia Kasia to na C. No, no, misia B, misia Kasia to na C. Misia A. Należy sprawić, aby fikcja, dramat, świat umarłych podjął swoje drugie życie, aby jego postacie, ich losy i role weszły w realne, dzisiejsze nasze życie w postępowaniu noszącym ślady mistycznego rytuału, gdzie umarły znajduje swoją ofiarę. Nie sądzę, aby manekin albo figura woskowa mógł zastąpić żywego aktora, jak to chciał Kleist czy Craig. Byłoby to zbyt łatwe i naiwne. Staram się określić motywy i przeznaczenie tego niezwykłego tworu, który nagle pojawił się w moich myślach i ideach. Jego pojawienie zgadza się z moim przekonaniem coraz mocniejszym, że życie można wyrazić w sztuce jedynie przez brak życia,
przez odwołanie się do śmierci, przez pozory, przez pustkę i brak przekazu. Manekin w moim teatrze ma stać się modelem, przez który przechodzi silne odczucie śmierci i kondycji umarłych. Modelem dla żywego aktora. Mi się pytali, czy ja czasami płaczę, jak pracuję nad scenariuszem. Nie, ja nie płaczę, ale czasami mi się wyobrażają rzeczy nieprawdopodobne, prawda? Że osiągam niezwykły sukces, prawda? Że cała sala klaszcze, płacze, rzuca się. A ja jestem wtedy w takiej euforii i zaczyna się coś, prawda, tworzyć. Bo wszystko, cała atmosfera tworzenia musi być trochę w egzaltacji. To jest egzaltacja, prawda? Potem to wszystko chłodnie, prawda? To wszystko chłodnie i zaczyna się to układać w takie pewne już normalną tego, ale musi się zachować taki ciąg, ażeby rzeczywiście to wzruszenie zostało wywołane. I tu już jest. Obrazy robiłem raczej z nawyku, natomiast z niezwykłą pasją rysowałem. Właśnie w niezliczonych szkicownikach odbywała się intensywna, ta najbardziej wewnętrzna, można by powiedzieć, podziemna praca w jakimś chorobliwym pośpiechu, nocami, bezinteresownie. Robiłem masę rysunków, do dziś zresztą to robię. Rysunek spełniał rolę szybszego, a więc trafniejszego zapisu. Był ćwiczeniem wyobraźni. Nie był materializacją wyobraźni, ale jej kształceniem. Przez niższą rangę, jaką mu wyznaczono, zapewniał owej niewidzialnej strefie wyobraźni kompletnie utopijną autonomię. Jeśli prawdą jest, że artysta spala się w swej twórczości, jego dzieło jest popiołem. Malarstwo jest manifestacją życia. Pytanie, dlaczego maluje, brzmi jak pytanie, dlaczego żyje. Dalej już nic. Kilka razy w moim życiu wypowiadałem to nihilistyczne i niezbyt zachęcające zdanie. Były to zawsze chwile, w których winę ponosiło albo samo malarstwo, albo życie. Ja tylko dla zmylenia udaję, że macham ręką na obrazie, że go opuszczam, a w gruncie rzeczy przenoszę do jego wnętrza mój biedny pokoik wyobraźni. Ratuję go. A poza obraz wyrzucam z niedbałością i pogardą resztki życia. Realny i śmieszny. I aby wszystko prawidłowo zakończyć, maluję obraz pod tytułem „W tym obrazie muszę pozostać”, bo obraz musi zwyciężyć. I mój biedny pokoik wyobraźni też.
szczęście nie jest legalne. Wedle mitologii szczęście jest ukradzione bogom. Szczęście to nie jest stan zadowolenia, dobrego samopoczucia, ale to pełne, najwyższe, między ekstazą a śmiercią, bo szczęście jest między ekstazą a śmiercią. Szczęścia się nie czuje i szczęścia się nie doznaje, dopiero po utraceniu. Wtedy pojawia się inny element, rozpacz. Ta życiowa niemożliwość przekształca się w sferę niemożliwego w sztuce, która posiada niezwykłą dynamikę zdolną rozruszać wyobraźnię w orkan, w tajfun, we furię. I to jest przyczyna, że w pewnym momencie znalazłem ten nabój, który może mnie utrzyma aż do końca, prawda? Bo taki sam nabój był w Wielopolu i czy w Niechcesną Artyści, prawda? W idei życia i sztuki jako podróży tkwi naturalny aspekt psychologiczny, dla mnie bardzo istotny. Jest to pogarda dla stabilizacji, perspektywa przygody, ryzyka, niewiadomego. Znalazłem tę ideę niemal gotową również w samym teatrze, w pojęciu trupy aktorskiej. Aktor to postać wędrująca, nie rozstająca się ze swoim bagażem, nigdzie nie zakotwiczona. Pomimo, że w kolejnych okresach, na różnych etapach i postojach wypisywałem, jak na słupach przydrożnych, nazwy miejsc: Teatr Informel, Teatr Zerowy, Teatr Niemożliwy, Teatr Realności Biednej, Teatr Wędrówka, Teatr Śmierci, to zawsze gdzieś na dnie była to ta sama Buda Jarmarczna, ten prawdziwy teatr wzruszeń. Spektaklem Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niech strzezną artyści i ten ostatni, Nigdy tu nie powrócę. Wszystkie są wyznaniami osobistymi. Wszystko, co robiłem w sztuce, było odbiciem mojej postawy wobec wypadków, które działy się wokół mnie, sytuacji, w której żyłem, moich lęków, mojej wiary w to, a nie co innego, mojej niewiary w to, co do wierzenia było podawane, mojego sceptycyzmu, nadziei. Do wyrażenia tego wszystkiego i na własny użytek stworzyłem ideę realności, która odrzucała pojęcie iluzji, a więc postępowanie uznane za naturalne dla teatru. Grę, przedstawianie, reprodukowanie tego, co zostało napisane w dramacie, w sztuce. Obojętność, szyderstwo, złośliwość świata powierzam aktorom, żałosnym postaciom przeszłości. Zrobią to lepiej i otwarcie. Uczynić publicznym, co w życiu indywiduum było najskrytsze, co zawiera w sobie wartość najwyższą, co dla świata wydaje się śmiesznością, czymś małym, biedą. Sztuka tę biedę wydobywa na światło dzienne. Niech rośnie i niech rządzi. To jest rola sztuki.
entrée tych poważnych panów, a z nimi ta, którą w spisie osób oznaczono krótko Madame. Nie wiadomo, czy należy do nich, czy rządzi nimi, a może rządzi całym spektaklem. Przyszedł w końcu moment w etapie mojej twórczości, który zaczynam uważać za résumé. Moment, powiedziałbym, ostateczny, kiedy robi się rachunek sumienia. Jak to było naprawdę z tą realnością? Czy rzeczywiście zrobiłem wszystko dla niej? Gdy miałem być dzieckiem, dzieckiem był kto inny. Gdy miałem umierać, umierał kto inny. Grał mnie umierającego. Gdy z uporem, z tęsknotą, nieustannie wracałem myślą do klasy szkolnej, to nie ja, to inni aktorzy wracali do ławek szkolnych. Wracali, przedstawiali i udawali. Moja obecność na scenie miała zatuszować klęskę mojej niemożliwej idei niegrania i ratować jej ostatni dowód i rację – udawanie. Moja ostatnia wyprawa w tym życiu, które na równi z moją sztuką pojąłem jako nieustanną podróż poza czasem i poza wszelkimi prawami. Czułem, że jest to spełnienie mojej upartej myśli o powrocie do czasu młodości, czasu chłopca. Tam był mój dom, prawdziwy. Będę umierał i nie przyznam się, że jestem stary. Wszyscy, jak zwykle w zakończeniu, opuszczają scenę. Zostaję sam. Z moją panną młodą. To ona kończy spektakl. Ja tylko służę jej pomocą. Après vous. I nigdy tu już nie powrócę.
najważniejszą rzeczą, którą uważam, że to jest ogromne odkrycie, to jest, że, jakby to powiedzieć, znowu zapomniałem, ja pan nie tyle, to rzeczywiście mam sklerozę. Chwileczkę, bo tu mi w tym momencie wpadło. To są takie sprawy, które umykają w ogóle normalnemu myśleniu. Chwileczkę. Nie, naprawdę zapomniałem. No, coś podobnego. Dosyć interesujące, co? Bardzo ważne. Bardzo, bardzo, bardzo ważne. Coś podobnego. Nie no, już byłem, już miałem, wie pan, już miałem na końcu, wie pan, już chwyciłem to i uciekło mi. Teraz musimy przerwać.